Dopłynęliśmy gdzieś. No więc już mówię co i jak. Oto żurawie drądzioby gdzieś za lasem. Może potem będą tędy lecieć. Na dzikiej Odrze wcale nie jest tak łatwo znaleźć miejsce biwakowe. Akurat się udało, ale długo szukaliśmy. No, już opowiadam. Więc tak, tu jest kajak. On jest tak ustawiony celowo, ponieważ w nocy zapowiadają silne burze. To jest nowy namiocik z Tesco. Zobaczymy, jak się sprawi. Tu cały bajzel, jak widać. O, a tam jest rudy pies. Jeszcze go zaraz pokażę dalej. Dokładnie. Siebie nie pokażę, bo majtki się suszą. Racik, pokaż się. O, widzicie, tam jest pies. Ma dosyć wszystkiego dzisiaj. Nie dziwię się, ja też. Upał jak cholera. Tu jest taka płytka zatoczka, akurat do kąpieli. A tam jest las, z tym, że do tego lasu to tradycyjnie, to już wiem, dojście tylko się wydaje być łatwe. Dziury, chaszcze, pokrzywy powyżej 3 metrów. Przy odrobinie wprawy można tam się dostać, ale na pewno nie w krótkich spodniach i bez koszulki. A reszta na zdjęciach będzie.